Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i dzisiaj jest mi niezmiernie miło was powitać wszystkich, was na YouTubie, was na Twitchu, którzy są tutaj na czacie razem ze mną na tym wspaniałym odcinku, ponieważ widzicie akcja kiszonka, jak widzicie, mega akcja, się szykuj tutaj, tam już jak widzicie, o, jedzie! Ja pierdzielę, dobra, słuchajcie, trzeba się streszać, bo jedzie Krzysiek do mnie już tutaj. Świeżo co tylko wjechaliśmy, bolko, skończyliśmy kopać, wyjadę, tylko coś zjem, bo zaraz kiszonka nie będzie kiedy. Silos posprzątałem, to jak widzicie, już jest pusto, elegancko, więc można działać. Maszyny przygotowane, no czekajcie, tylko się do drogi. Ogarnę tego Krzyśka, powiem mu, gdzie ma tam jechać i tak dalej. O, przepraszam, pozostałe z ciemnikami. Gdzie on tu jest? O, jedzie, dobra. Ale akcja, panie kochany. Dobra, zaraz się zatrzyma. Nie zatrzyma się, zatrzymać. O, dobra. Siema, Krzychu. Dobry, dobry, witam. Słuchaj, wierzcie, macie, tam na sam koniec, zaraz pod lasem jest kukurydza, to ta moja, jak coś, ja zaraz już wyjeżdżam i lecimy, nie? Dobrze, dobrze. Dobra, to co? To zaraz jeszcze pogadam przy Simi Radio, na razie nie ma co gadać. Bo ruch, no, ruch tam czekaj, czekaj, bo jeszcze ruch zatrzymałem. Wiadomo, wiadomo, dobra, to na razie, lecimy. Panie, jaka akcja, nie ma co robić. Ja to już zaraz gamingowy. No i słuchajcie, ja kiedyś tam będę jeździł. No mam tutaj przygotowaną siuntkę z rozrzutnikiem, z zastawkami. No i mamy jeszcze tutaj zwykłą MTZ-a z tą przepką, więc zapalam maszynę. Dobra, dzisiaj akurat zapaliłem bez żadnego ale. Okej. Okay. Czekajcie, trochę sobie muszę poprawić, o. Kark mi zaraz się pokręci. No i co, wyjeżdżamy. Dzisiaj fajna akcja na szybkości. Jak mówię, bo chciałem coś takiego właśnie wam poogarniać. W końcu kiszonkę obiecywałem bardzo długo. Na samym było średnio, bo albo drzynówka, albo coś. A tu Krzychu przyjechał specjalnie na usługi z swoją sieczkarnią. Więc bardzo spoko. Przypomnę też, że Krzysiek ma kanał na YouTubie. Jak coś możecie z niego wbić. Link, mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć w opisie. Także jak ktoś to wpadać, to Krzyka na kanał. Też streamuje, też gra na kolonii chyba nawet. Nie, już nie gra na kolonii, gra teraz na dzikiej od Jankusa. Ale jak ktoś to jest i możecie tam wbić, nie? Do niego. Okej, okay, dobra. Już tutaj zajeżdżam. Więc teraz tak, to jeszcze przepuszczę tutaj tylko faceta, który tutaj będzie jechał. Dobra. Okej, okay, my to będziemy na CB Radio. Halo, słuchaj mnie? Halo, halo, słuchaj. O, łapie zasięg, dobra. To co, po kolei lecimy z tym, nie? Z tym tematem? Ja już gotowy. Dobra, od drogi jak coś to działaj tutaj. O kurde, ale łapie. Trochę... Zaraz zahacza drzewo na bank. No szkur! Nie, no wiedziałem, tak się skończy, nie? I zostawiłem jedno drzewo, mówię, a dla klimatu będzie. I musiałem sobie to drzewo romnąć, nie? Okej. Okay. I tam masz tyczkę na godzinkę, ja, nie? Tak, 10 na godzinę jadę. A czemu się nie sypie, panie kolego? Czekaj, czekaj, stój, stój. Oj, masz coś zepsute. A ty masz na pewno wyładowanie ustawione? No przecież wsypało ci, widziałeś. Czekaj. Masz na przyczepę zielony już. No, 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 coś jest niby. A czemu to nie trybi? Poczekaj sekundkę. Może do przodu, albo tyłu. Może ustawię sobie ten pomacik jeszcze, nie? Mhm. Okej, okay, dobra, dalej, ruszamy, nie? Ty, no nie łapię tego. A weź do przodu podjedź. Dobra. Tylko też nie... O, teraz chyba leci? No tak sobie, bo... Aha, dobra, teraz idzie. No to niech będzie do przodu w takim razie, możemy i tak iść, nie? Dobra, to się specjalnie dla was... O, złapię sobie tak. Będę starał się tutaj w miarę pilnować tego. No i akcja. Za nim bardziej... Właśnie bardziej łapie z przodu, nie? Więc jak łapie z przodu, niech łapie z przodu, nie? Ile to masz? 4 metrowe to jest, nie? Ta sieczkarnia. Tak, 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 no. Kurde. Zgadza się. Panie kochany. Ty, ja myślę, że to będzie przez do końca i ja będę się zabierał, wiesz? Już mówisz, że tak pełno masz? Bo ja 80%, no. O kurde. Dobra, dobrze. Seta, panie, stój, stój. Stoję, stoję. I ja cię chwyca. Nie, no nie mogę. Trochę tak słabo, bo nie mamy za bardzo nikogo jeszcze drugiego do odważania. Ale jak mówię, złapaliśmy się tylko we dwóch. Ja postaram się za chwilę tutaj ruszyć z tym. Odwieźć szybko. To wiecie, malutkie pole, więc też nie ma co się tam tak za bardzo śpieszyć. No, drugie się do odwozu jeszcze. A to w kolejnym sezonie, jak będziemy mieć większą akcję, robić kiszonkę, to się na pewno też ogarnę drugą osobę. Mimo to i tak fajnie, że w ogóle Krzychu tu jest i że nam to sieczkarnie pomaga. Bo myślałem też nad tym, żeby, wiecie, jakoś od jakiegoś tam sąsiada albo od kogoś jeszcze pożyczyć jedną rządówkę. Tak wtedy byśmy kosili, 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 a ja chcę się z tą kiszonką jak najszybciej ogarnąć. Więc tak to się tu wygląda. Ty, a może rozrzutnik byśmy podłączyli do tego? Nie do 60, a do MTZ jeszcze? Dałoby tam radę? Ktoś podłączył wasz rozrzutnik do tyłu, czy nie bardzo? Tak, wieśka nie możesz grać? Okej. Dobra, ja sobie tylko zapię tak. Niech tam, o, wjeżdżamy sobie na silos. Ustawię sobie, że wysypało mi to na tył.
Ma wysoki zarzut, czyli nie za bardzo radę. O, to trudno, trochę szkoda. Dobra, cofniemy sobie tu jeszcze. Radnikos jeszcze przełączymy. Dobra, pierwszy raz sypię ten silos. Jestem totalnie ciekaw, co z tego tu będzie. Okej, niech się wysypuje. No i co? Jakoś tam to leci. Chyba spoko sypie się, nie? Ja trochę na środek bardziej walę, ale... Jeju. No dobra, poszło to. Poszło. Żeby teraz nie było, to sobie może pojedziemy tym. Pojedziemy sobie teraz może... Siuntko, tak będę sobie jeździł na zmianę, nie? Ja tam krzyku stoi i czeka na mnie, dlatego w miarę postara się szybkości to działać. A w ogóle ile ma pojemności ten? Ta przyczepa, bo się może okaże, że tamta ma 6700, a tam może być więcej, nie? Nawet nigdy się w sumie nie sprawdzałem tego rozrzutnika tej w akcji. Kurde, to postawiłem tą przyczepkę tak naprawdę na pół gwizdka. Dobra, wyjeżdżamy tam. Nie będę się tutaj pierdzielił. Bo właśnie tu jest zaczep dolny, a tam na przyczepie zaczep górny chyba, nie? Więc... Tak o, 1500-900. No właśnie, no chyba będzie inaczej. Jak widzicie, ziemniaki tu jeszcze nie są do końca wykopane. Nie, tylko też mi tyle udało nam się zrobić do tej 11. Ogólnie Krzychu mówi, że przyjdzie wcześniej, bo deszcz za chwilę ma padać, jak widzicie na minimapie. Także... trochę się już mi się tutaj chcemy streścić z tym, żeby się to jakoś tam w miarę nakryć. Przed tą 17, bo ma padać o 17. Trzeba też, wiecie, pozwijać wszystko, nakryć i żeby to się kisiło, nie? Rezerwa siunce? A, nie pierwszy, ostatni raz rezerwa jest siunce. Dobra, jestem Krzychu sportem. No, panie, przyjechał pan w końcu. Myślałem, że się nie doczekam już. Bardzo dobra robota. Dobra, okej. Okay. O, zauważyłem, że szybka zmiana ciągnika była. Tak, na razie zamieniłem sobie. Okej, okay. Zaraz... A tu się ładnie nawrócę, jedziemy z powrotem. Puszczysz nie pan tutaj? No, puszczę, puszczę. O, dobra, dobra. Czy tylko trochę tutaj... Kurba. Okej, <Okay. laughs> będzie chyba szło, dobra. Miejmy nadzieję, że załapię może. Czekaj, czekaj, jak ona się nie łapie, to poczekaj chwilkę, nie? Niech tam się... O, dobra, pasuje. No i fajnie. W ogóle, ty masz pokazane, jak tutaj plonuje ten? Na jaki kolorek leci ten plon? Na zieloną. Ale taki fest zielony, czy taki zielony? Zielony. No dobra. Obstawiam, że to najlepszy zielony. No tak. A tam no druga połowa już na żółto pokazuje. Aha, no bo tam trochę słabsza klasa gleby jest, nie? Mhm. Ty tam to miałeś 6700? A tam widzę już ma 6000? Ty, to się bardziej opłaca walić tym rozrzutnikiem chyba, jak tamtym, wiesz? Więcej łapie. Panie, tu już mam siódemkę. Tylko bez trzeba nie zankować się jeszcze. Mówi ile procent, nie? Jakby co? Seta. Tu jest 7950, kurde. Ty, no to dobra. Tym to ja mogę wozić. Piątkę wbijamy. Ale bez kitu, jedziemy się zatankować. Na samym szczęście mam jeszcze paliwo. Więc szybka wlewka będzie. To trzeba będzie... To będzie trzeba dużo za te postaje się karni zapłacić. No, w sumie ta, trochę sobiutko. No, ale nic. I tak na razie tylko udało mi się ogarnąć Krzycha w sumie na to, nie? Bo wiecie, jeśli drugą osobę, żeby to złapać, to już w ogóle byłoby ciężko. Ale fajnie, że Krzychu dał radę. I też jest na streamku, więc wiecie. Dobra, słychać mnie w ogóle Krzysiek na tym? Na CB Radio? Słychać, słychać. Dobra, to powiedz może co tam u ciebie, bo tak ja tu jeszcze gadam, a może teraz coś powiesz ciekawego, co tam u ciebie słychać. No to właśnie już zapraszam na twój kanał na YouTubku, więc może ty powiesz, co tam... Co ty tam robisz i tak dalej? Co u mnie słychać? No to ja powiem tak, że codziennie o 18 streamujemy sobie u mnie na kanale, na YouTubie. No. I niedługo zaczniemy streamować też na Twitcha, tak dwie platformy naraz, nie? Elegancko. Elegancko będzie wtedy. Miejmy nadzieję, że się wszystko wypali, tak mam, nie? A co ma nie wypalić, panie? Wszystko będzie dobrze. O, panie, było dużo planów, nie? Które nie wypalały. Ale miejmy nadzieję, że się ułoży, wszystko dobrze będzie. No i spoko. No i na tych streamkach co? My gramy teraz w tym momencie, jakby można powiedzieć, że mamy serię z widzami. Że wiesz, mapa, nowo zmieniliśmy mapę na Dziką Dolinę. No. Się zaczyna, bardzo dobrze się zaczyna, widzom też się podoba. Mi też się podoba, więc jest elegancko. I to najważniejsze właśnie, nie? Ja też sobie mam w planach ludziska robić z wami PGR-ek z wizami na połowie akurat. Safe póki co powstaje od tygodnia i na streamach tak nie możemy się złapać, żeby go zrobić, ale fajnie. Ja też, jak mówię,
zapraszam do Krzyśka na kanał, żebyście zobaczyli, co tam jest, bo tak pewnie kojarzycie, Krzyśek streamował u mnie na YouTubku, a teraz jest już u siebie na kanale, więc możecie do niego wpaść i zobaczyć, co tam wyczynia. A działy się różne rzeczy, nie? W ogóle ty masz sporo aktywność, widzę, że codziennie wpadają te shoty i tak dalej. Tak, zgadza się, więc codziennie shorty są. Shorty są jak najbardziej spoko. I ty chyba też spoko w sekrecie, ponad tysiaka tam masz chyba, nie? Tak, zgadza się, 1200, 1000, nie? To jest niebywałe, jaki ty tyś przebił na tym odcinku, a zaraz będziesz rzucał jakimiś rybami na streamie. Niczym nie będę rzucał. Nie mogę. Tak zawsze jestem miły na streamie u siebie. Nie mogę z tego, nie? O kurczę, ja to trochę jadę tym, ręcznie bieguję, bo tutaj nie mam, tak, nagram odcinek. Tutaj nie mam akurat tempomatu w siłce i muszę ręcznie sterować. Mhm. Tak, będzie mięsem rzucał, no mięsem. No nie rzucam mięsem u siebie na streamach, więc nie wiem, o co ci chodzi. Ale u mnie na streamie rzucasz mięsem, kurde, ale tam typa. Ja tam nie wiem, co u ciebie się dzieje. Ja wiem, co się u mnie dzieje. Nie no, u ciebie jest pełna kulturka, wiadomo. A jak? Dokładnie. Tak jest, nagrałem odcinek na YouTubka, pozdro oczywiście. Okej. Okay. Ty, powiem ci, nawet szybko to idzie, kurczę, się szybko. No. Idzie wolno, ale szybko dużo kosimy naraz, bo mamy tą 4-metrową, nie? Więc no tak, to też bardzo się fajnie. Ta przyczepa jakieś lepiej łapie niż tamta biała, nie? No ale raz, że lepiej, a dwa, że większą pojemność, więc chyba narzucik naprawdę spoko daje, nie? Mhm. Spoko jest, więc fajowo. A też myślę, jak tam już skończymy z nagrywać, to walnie o miniatureczkę, bo na razie leci dobrze. Okej, okay, spoko. Nie no, baju nie jest. Panie kochany. A co do tych postojów, to ja mam płacone za godzinę, więc ja się nie przejmuję. No właśnie, ja się przejmuję. Dobra, setka, dzięki. Okej. Okay. Dobra, wyjeżdżamy sobie stąd, nic nie jedzie. Ja troszkę gram trzecie, trochę z tego irtraka i wiecie, tak, nie? Pół na pół sobie wcisnę. W odcinku będzie mówić po łacińsku? Tak. Nieprawda, tak nie będzie. Po łacińsku? A nie mówi się łacinie? Jest język łaciński? A nie, jest łaciński, no. Czy, nie, to jest w łacinach. A nie, na łacinach chyba. Dobra, mniejsza. No i co, mamy ogólnie 2 września. Na całe szczęście wszystko mam już posiane. Właściwie tylko co, zostanie mi rzepak. Znaczy nie rzepak, tylko pole, na którym mamy kukurydzę do wyrobienia. No i pole, na którym mamy teraz ziemniaki. One są te dwa poletka na zimę, po prostu jako u gór. I dopiero na wiosnę ogarniemy sobie tam, wiecie, załatwimy z nimi wszystko to, co potrzeba, żeby ogarnąć je. Więc co, chyba sobie teraz jadę w tą stronę tutaj, nie? O, tak sobie teraz wiedziałem troszkę, że będziemy ubijać lekutko. Bo coś tam powoli trzeba chyba ubijać. Jak na razie ile mam tego tutaj? No 18-20 tysięcy mam, nie? Na razie tej kiszonki, więc tak. Nawet nie wiem, czego się spodziewać, ile tu może być tego, nie? Chociaż myślę, że na to może trochę tego wyjść. Zawsze to też lepiej wyjdzie, na pewno bawić się z tym, niż potem, wiecie, pierdzielić się jeszcze z tymi belkami, nie? No ale czekajcie, skoro mamy jeszcze belki, to może kolejny pokos na przykład tego. I mam sporo siana. To może kolejny pokos po prostu tutaj pierdyknę na silos, co? Chodzi mi o pokos trawy. Gdzie pramceta? Na King's Modzie. Barianka na serię? Nie, to nie jest taka seria roleplayowa, to jest raczej taka seria singla, nie? Tylko właśnie raz jakiś czas, tak teraz zaproszę kilka osób. Raz tu kogoś, raz na kogoś, chociaż sobie w sumie Krzysiu jest teraz pierwszą osobą, którą zaprosiłem. No, ale raczej nie, raczej nic takiego nie planuję. Kurczę, bardzo tu... Dobra, rozjeżdżamy sobie. Bardzo szybko to poletko leci, już trzeci przejazd i zobaczcie, ile tego poszło, nie? Dobra. No to już dojeżdżam. W ogóle zarobi się czkarnia. Będą się z tego kurde ogólnie kupić, nie? Drogie takie coś? Panie, dużo pieniążków potrzeba na taką ścieczkarnię. A ile tak? Ale jakby co, na pana możemy sprzedać tanie, nie? Jak się dogadamy. A co do sprzedania nie jest? No jeszcze nie jest do sprzedania, ale może niedługo. Kurde, jakby było do sprzedania, to ja bym brał taką ścieczkarnię. Bo ja planuję trochę na większą skalę tę księgę potem robić, nie? Ja tutaj hardy krowiarz będę. Na razie tak jestem trochę, wiesz, sezonowiec, nie? Ojej, to mi chyba drzewo będzie przeszkadzało. Muszę tak się lekko wciąć. Tutaj lekko drzewo będzie przeszkadzało, żeby mi tak lekko wciąć. Zaraz ja sobie cofnę, wiesz? I ty tam sobie będziesz jechał już normalnie od boku, dobra? Spoko. Ja tu widzę, też mam
Nie, jest tak, że jedzie drzewo. Mówię, nie walnę w nie, nie walnę. No i jadę, cofam i zawsze walnę. To jakieś pniaki chyba wycinane i dlatego tam jest jakiś problem. Nie no, w pniaka się wrobiłam pewnie, na 100%. Noż, kurde, nie mogę. Gdzie to jest? Ten pniaczek, o, dobra, no. Musiałem klocka podłożyć. A, klocka, dobrze, dobrze. No, już myślałem, że będę musiał linkę wyciągać i ten, holować pana. Nie no, panie, już mam jeszcze MTZ jak coś. Ale już coś karę więcej mocy ma, no. 93%, 4, 5, 8, 9, 100. Dobra, dziękuję. Dobrze, dobrze. Kurde, to jest niebawe, jak to szybko idzie. Masakra jakaś. Tu by się przydał ten modzik follow mi, nie? I z nim dupcać. Okej, okay, puścimy pana, niech sobie jedzie. Teraz my się drogę wrąbujemy. Nie no, też w ogóle mi się tutaj mega podoba to, że mamy w tym miejscu poletko teraz zamiast tej łąki. Ruch dzisiaj, jak nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Jakiś targ chyba? No targ jest w sumie, jak zwykle targ. A, jeszcze zaraz pokażę, jak te ziemniaki w ogóle wyglądają, ile jeszcze ich mamy na ten moment wykopane. Bo też tego nie pokazywałem. Więc za chwilę wam wszystko zaprezentuję. Ziemniaków póki co bardzo ładnie sypie. Dosłownie nie wyrabiamy się z odwozami, więc tak na spokojnie bardziej kopiemy niż też jakoś tak mega strajhardem. Zmieszę się tędy? A to pewnie wam pokażę przez ten. Przez slowy pokażę, jak to wygląda. O, proszę zobaczyć. Na razie tyle jest tego. I coś mi się wydaje, że będziemy sypać niestety na całą tej powierzchnię, bo się po prostu nie wyrobimy z tym, nie? Nie będzie gdzie tego składować. Ale myślę, że na kolejny sezon gdzieś tam postaram się nawet postawić może jakiś magazyn na te ziemniaki czy coś, nie? Bo też tego dużo idzie. I no i przydałoby się jakiś tam mieć jakąś piwniczkę albo coś tam, nie? O, ale mi siadł. O kurde, czekaj. Tu jeszcze tą kieszonkę trzeba nie potem poubijać, ale to już chyba... Tam... O, sieczkarnym się mi chłop poubije, nie, Krzysiu? Trzeba nie poubijać. Ty, ale no, myślę... Właśnie, ludzie, a dałoby radę zrobić tak właśnie, że ten? Że ja mam tą kieszonkę z kukurydzy poubijaną i potem to jeszcze dać... to z trawy, co nie? To trawa będzie się tak doliczała razem do tej kieszonki, czy nie bardzo? Jak to wygląda? Czwartek. Je, i ludzie rynek jeżdżą, no tak. Czy to już nie będzie jakby przyjmować wtedy tego materiału? Jak to wygląda, ludzie? Dobra, piąteczka i ogień. A realistyk na odcinku? Ale co, że realistycznie gram? A no staram się grać realistycznie. No właśnie, ale tak właśnie stary. Napiszcie może w komentarzach, jeżeli ja mam tu właśnie kiszonkę z kukurydzy robioną i potem będę na przykład potem będę kosił sobie trawę na trawę, po prostu, co nie? I tam dosypię tą trawę do kiszonki, to ona będzie się jakby liczyć jako kiszonka, czy nie bardzo wtedy? Chyba powinna, nie? Bo normalnie z trawy się robi kiszonkę i też jest ten... Ona też się zmienia, ten materiał się zmienia, nie? Trzeba to sprawdzić na pewno. Zobaczymy sobie, jak to wygląda i... Może coś z tego by było, nie? Będzie, mówicie, nie? No właśnie. Tylko trzeba będzie jakąś maszynkę do zbierania tego luzem, nie? Ogarnąć. Okej, okay, dobra. No i fajnie. Myślę, że to ogólnie będzie ostatni zestaw na tym odcinku, raczej. Więc tak na spokojniaczku sobie to po prostu dorobimy. Panie, ja podczas tych postojów nie zauważyłem, że pan ma jakaś taka lepsza też 60. A, coś się tunikowane, no. Bo ten przód dorabiany był niedawno. Tu za sprzedawałem dodawałem kabinet, wymieniam trochę i zmieniałem maskę, nie? Bo też była troszkę stara. A ta jeszcze... Panie, a dużo trzeba było wydać na takie tuningi? O panie, no przód 4,5 klocka. Za tu zadałem trójkę. Za ten montaż cały. Kabinetówka to 5 koła. No tak z 20 się zamknąłem, nie? O kurde, panie. Opłacało się? No 80 koni teraz ma, nie? Więc... No to ja moc chyba. Szatan, no idzie z tym. Dobra, panie, ja już odjadę z tym. Jak coś. Dobrze. Więc ciśnę. Zostawię tam się wysypię, szybko zaraz się do pana podjadę i się tam pożegnamy wtedy, nie? To jest z widzami, bo tu kamera była jakby co? Nagrywane. Na GoPro. Czyli mówicie, że da radę, tak? Okej. Okay. Czerwony to miłość, a żółty to zdrada? To poczekaj na kolejny kolor 60. Bo ona będzie się zmieniała nie raz, nie? Tylko co teraz będzie zmiana, nie? W tej siłce. Jak już wszystko, bo taki wielki tuning przyszedł. Dobra.
To co, gdzieś tędy się wrąbiemy? Czy będzie za mocno? A dobra, postaram się jakoś tędy wjechać, może się uda. Zredukujemy sobie trochę. Co, idzie ona? Nie chce iść, panie. Trochę trzeba poubijać, może trochę, tak o, lekko pojeździmy. O, o, dobra, wdrapi się, wdrapał się. Dobra, poszło, co ma nie pójść. Dobra, sypiemy tam. Niech się wysypie. Jak ja tak jedynko jechać, w sumie to nawet dobry bieg jest. Bo to perfekto łapie. Dobra, truja. I gaz do luja. Ty, no coś tej książki, no to będzie, zobaczcie. Myślałem, że będzie tak malutko. Ale nawet jako taka tego jest. Jeszcze wiecie, jak będzie już wszystko na full, to jest dobre zobaczyć, co to jest. Co to jest, tak naprawdę. Szkoda, że tylko MC-tym raz pojeździłem, no ale widzicie, mało mniejsza pojemność, a trochę chciałem tutaj więcej pozwozić, jakby nie było. Na kolejny, jak mówię, odcinek postaram się już mieć jakiegoś drugiego chłopa do odwozu jeszcze. Znaczy na kolejny odcinek z kiszonki, nie? To wtedy zobaczycie w ogóle akcję na full wypasie, nie? Z kiszonki. Czy siódka będzie biała, jak będę w przyszłości? Może siódka będzie biała, bo to jak będę zmieniał kolorek, to może jakiś podkład się walnie, bo teraz MTZ jest w podkładzie. Więc no, coś tam będziemy działać, nie? Na pewno z tym. Dobra, tu sobie zajadę. O, co ja robię? Tym. Okej. Okay. Dobra, panie Krzysiu. Czas się będzie zajadać chyba, nie? Więc to, ja to na razie gaszę. Może pan wyjść. Ludzie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Dzięki również Krzysztofie za pomoc. Link do Maćka oczywiście w opisie. Oba obszarcie, co on też robi i co. Dzięki widzom za obecność na streamie, na odcinku. I wam dziękuję za uwagę na YouTubku. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Przed zakończeniem odcinka? Jakby widzowie chcieli zamówić taką usługę koszenia, to tam proszę się ten... dzwonić do mnie, jakby co. Tak, u Krzysia na YouTubku macie wszystkie pierwsze informacje, nie? Odnośnie tego. Także dobra. Dzięki za odcinek, trzymajcie się do kolejnych. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa. Siema.